Może tytułem wstępu. Co wstępu? To be or not to be? Mamy jakiś określony czas, ile ten filmik ma trwać? E-I-A-O-U. Cześć, witamy na kanale drukarni Viper Print. Za nami maszyna, której poświęcimy dzisiejszy materiał, czyli HP Indigo 12000. A obok mnie jej operator Tomek. Cześć Tomku. Cześć Piotr. Tomek drukuje na maszynach HP już od 8 lat w naszej drukarni, zajmuje się waszymi pracami. Można powiedzieć, że te maszyny zna, może i nawet lepiej niż ich producent. Czy tak jest? Chyba lepiej. Nie, oczywiście żartuję. Natomiast na tyle dobrze, że możemy coś o niej opowiedzieć. To świetny produkt HP, naprawdę. Byliśmy pełni obaw, jak będzie z obsługą. Natomiast okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynajmy. To tak tytułem wstępu. HP Indigo 12000 nie jest pierwszą maszyną, na której pracuję. Pracowałem wcześniej na drugiej i trzeciej serii. Między innymi maszyna HP Indigo 5600, tutaj stojąca po sąsiedzku. Zresztą opowiadałem kiedyś o maszynie HP Indigo 5600. Jeśli ktoś nie widział, zapraszam do obejrzenia. Tutaj link do tego filmu. W tym filmie natomiast chcielibyśmy pokazać wszystkie zalety właśnie 12000. Dlaczego jest godna uwagi, a także pokazać różnice pomiędzy nią a maszynami poprzednimi. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, może powiedzmy dwa słowa o tym, co tak naprawdę widać tutaj. Maszyna jest całkiem spora, ma 8 metrów długości i 5 metrów szerokości. Jeśli dodamy do tego tą przestrzeń roboczą, w której my tutaj przebywamy, to maszyna staje się naprawdę, jak dla nas, bardzo duża, szczególnie w porównaniu do tych maszyn, na których pracowaliśmy wcześniej. Oczywiście to nie jest materiał dla drukarzy offsetowych, którzy jak usłyszą o tych 11 metrach, to zaczną się śmiać i powiedzą, o czym on mówi. Dla nas jednak to jest dosyć duży przeskok. Generalnie jednak przyzwyczailiśmy się do tego i nie stanowi to dla nas wielkiego problemu już teraz. Te wymiary maszyny, o których wspominaliśmy, wynikają przede wszystkim z tego, że mamy tutaj do czynienia z dużo większym formatem papieru. A chodzi oczywiście o format B2+. I znajdujemy się właśnie przy podajniku, czyli w miejscu, gdzie papier tak naprawdę startuje do druku. I od razu nowość i rzecz, z którą do tej pory nie mieliśmy styczności, a więc podajnik paletowy. Coś, co nie do końca jest charakterystyczne dla maszyn cyfrowych, a występuje w maszynach offsetowych. Ale to nie jest taki podajnik, który obsługuje taki format. Tylko taki. Różnica, jak widać, jest zasadnicza. Dalej, jeśli mówimy o podawaniu papieru, to HP zdecydowało się na sprawdzone rozwiązania. Mowa tutaj oczywiście o szufladach. Mamy je do dyspozycji dwie. Tutaj trochę trzeba siły włożyć, żeby ją otworzyć. Natomiast się udało. Obydwie mają taką samą pojemność. Podajnik paletowy, przykładowo kredy MAT350, jest w stanie zmieścić około 3000 arkuszy. Do szuflady wejdzie ich mniej, około 600. Uważam, że to i tak jest całkiem przyzwoity wynik. Na pewno szuflady dają nam większą elastyczność w druku. Możemy te papiery wymieniać znacznie szybciej, co oczywiście przyspiesza nam pracę. Dodatkowo jesteśmy w stanie z tego miejsca, dzięki wyświetlaczowi, stwierdzić, jaki w danej chwili papier jest w maszynie, jaki ma format, jaką gramaturę. Nawet jesteśmy w stanie odczytać, jak w danym papierze poprowadzone są włókna. Papier wydostał się z palety, bądź jeśli drukowaliśmy z szuflady, to z szuflady i ma prostą drogę do maszyny. Bardzo prostą nawet, można powiedzieć. No to jak ma prostą, to niech wchodzi, nie? Bo mamy tutaj do czynienia z 4 pasami transportującymi papier dalej i 2 z nich mają dodatkowe pazury. Nie, czekaj, jak to nazwać? Nie pazury, tylko takie ograniczniki, że jak papier doskakuje, to wyrównują. Nie, nie pazury, nie... Fingerbelcy, no to palce też bez sensu trochę. 2 zęby takie, o. 2 zęby. Dodatkowe zęby, pazury.
które zatrzymują papier na sekundę, wyrównują go, jeśli byłoby niebezpieczeństwo, że on ma wejść krzywo, i puszczają go dalej. Most wypuścił nam papier do maszyny, czyli do serca, tak naprawdę do miejsca, gdzie powstaje druk. Na tym teraz się chwilkę skoncentrujmy, o tym opowiedzmy. Rzeczywiście, trafił papier do serca maszyny, natomiast nie przemieszcza się gdzieś dalej, tylko ląduje na impression dramie. Tam są specjalne łapki, które go trzymają i on tam, w cudzysłowie, czeka. Bo sam obraz powstaje na tym cylindrze. To na nim umieszczona jest folia specjalna, folia światłoczuła. I tu odbywa się ten decydujący moment, czyli powstawanie obrazu. Tutaj niżej mamy zespoły farbowe, czyli bidy. One dostarczają nam ze zbiorników farbę do folii. Tak przeskakują cząsteczki farby na folię. Każdy zespół odpowiada za konkretny kolor. W naszym przypadku tradycyjnie cmyk. Dysponujemy, możemy też drukować farbą białą. Ale mamy 6 zespołów tak naprawdę obsadzonych. A powiedziałem o 5 kolorach. O tym 6 powiemy, ale troszkę później w dalszej części. No dobrze, ale jak to się dzieje, że obraz się tutaj tworzy, papier jest tam, a za chwilę ten obraz trafi na podłoże. No właśnie. W tej chwili do gry wchodzi ten cylinder. Na nim jest nawinięty blankiet, czyli specjalny rodzaj gumy, przez niektórych zwany kocem. I on pod wpływem wysokiej temperatury przenosi nam obraz na zadrukowane podłoże. I tak zadrukowany arkusz jest przesuwany dalej w stronę już odbiornika. Ku końcowi. Już mówi, co będę siedział w maszynie, jak mogę sobie wyjść. I co z tych elementów moglibyśmy sobie zobaczyć bliżej? No na pewno nie wyciągniemy cylindru, bo to jest niestety niemożliwe. Ale możemy rzucić okiem na jeden z zespołów, na jeden z bidów. Ten akurat odpowiada za biały kolor. No naprawdę, to nie jest mały element. Waży około 30 kg. Także nawet dobrze go, ewentualnie jeśli jest taka potrzeba, wyciągać nawet w 2 osoby. No i najważniejszy element tak naprawdę w każdym bidzie, czyli developer roller. To na tym wałeczku tworzy się powłoka z farbą i odpowiednia ilość cząsteczek farby przeskakuje w odpowiednim oczywiście momencie na folię. I tak oczywiście dzieje się z każdym w danej chwili drukowanym kolorem. Teraz, żeby go tylko odpowiednio włożyć. Dobrze, mamy to. Było o bidach, było powstawanie obrazu. Myślę, że przyszedł czas na farby. Może zajrzyjmy do nich. No tak, tylko tu ich nie ma. To jest to charakterystyczne i trochę inne niż w maszynach drugiej i trzeciej serii. Zawsze za tymi drzwiami mielibyśmy zbiorniki z farbą. Natomiast tutaj HP zdecydowało się umieścić różnego rodzaju elektronikę odpowiedzialną za różne procesy w maszynie. Generalnie wyższa szkoła jazdy. Może poszukajmy tych farb, gdzie one rzeczywiście się znajdują. No, farby się znalazły, tu są, za tymi drzwiami. Zajrzyjmy. Najpierw puszki. Nie, puchy. Puszki to były na 5600. Tu są puchy. A tak prezentuje się im kabinet w maszynie Indigo 12000, czyli to miejsce, gdzie znajdują się wszystkie zbiorniki z farbami. Na przykładzie żółtego mamy puszkę, mamy mikser, czyli coś, co wyróżnia 4. serię, i tank. Określenie tanki, tym będziemy się posługiwać, bo tak mówi się na zbiorniki z farbą. Mamy 6 zespołów. Biały, cyan, magenta, yellow, black. To oczywiście widać. I 6. A 6 to jeszcze poczekajmy z tym 6. Na pewno o tym powiemy. Miksery są dla wszystkich kolorów takie same, tanki także. No to może przejdźmy do szczegółów. Opowiedzmy troszkę o całym tym procesie. Rozkładamy na czynniki pierwsze to, co widzieliśmy w kabinecie. Wybór padł na magentę. Mamy puszkę, mamy mikser i mamy tank. Zasadniczą różnicą tak naprawdę między maszynami drugiej i trzeciej serii, tą 12, jest puszka. No przede wszystkim jest większa, bo ta z 5600 jest na pewno znacznie mniejsza i różni się na pewno zawartością. To znaczy ten pigment, który jest w tej dużej puszce, jest znacznie gęstszy. Wręcz swoją konsystencją przypomina pastę. I ta różnica wymusza kolejną różnicę.
Tą kolejną różnicą jest ten element, który w maszynach drugiej i trzeciej serii nie był konieczny tak naprawdę. To jest mikser. Mikser to jest potoczna nazwa, a pełna to Ink Dispersion Unit, w skrócie IDU. Jak sama nazwa wskazuje, dispersion, czyli coś rozpraszać, mieszać, a mówiąc luźno, miksować, miąchać. W poprzednich generacjach, seriach maszyn, pigment z puszki wtłaczany był bezpośrednio do tanka, natomiast tutaj po drodze, w związku ze swoją gęstością, wpada do miksera. Tu jest dodatkowo mieszany, też z farbą, która z tanka też przedostaje się do miksera i dopiero z miksera farba trafia do tanka. Jeśli chodzi o samą farbę, to parametry, które musimy kontrolować, są takie same tutaj i w poprzednich maszynach. To znaczy gęstość, czyli stężenie cząstek pigmentu w farbie, konduktywność, czyli przewodność farby, czyli zdolność przewodzenia ładunku elektrycznego, który wpływa między innymi na przyczepność, na adhezję, poza tym temperatura i poziom farby. I to tak naprawdę są najważniejsze parametry, które musimy kontrolować. Jeśli są w normie, w odpowiednich zakresach, wtedy mamy pewność, że druk będzie bardzo dobry. No właśnie, a propos ustawiania prac. Jesteśmy w miejscu, w którym operator spędza naprawdę dużo czasu przy maszynie. Nie większość, ale dosyć dużo. To stąd zarządzamy całą tą maszyną. To tutaj wciskamy print, to tutaj ustawiamy wszystkie kalibracje, to tutaj pilnujemy parametrów farb, wszystko to, co jest związane z obsługą tej maszyny. To tutaj także decydujemy o tym, którą pracę w danym momencie wydrukować, którą wstrzymać, a propos drukowania prac i jej kolejności. Myślę, że możemy się pochwalić. Od jakiegoś czasu dysponujemy specjalnym programem, narzędziem. Nazywa się ono Optimizer. W naszym przypadku jest to świetne rozwiązanie, szczególnie przydatne w sezonie, kiedy tych prac jest bardzo dużo. To on decyduje, jak ustawić kolejność tych prac. Też w pewnym sensie wyręcza nas z pewnych rzeczy. Myślę też, że przyszedł odpowiedni moment, żeby zdradzić, wyjaśnić zagadkę szóstego zespołu. To primer. Mamy zainstalowany tam primer, nasz kolejny pomocnik. Świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o trudne surowce. Jeśli chodzi o podłoża, z którymi jest problem, jeśli chodzi o adhezję. Ciężkie do wydrukowania, takie też się zdarzają. Wtedy wkracza do akcji właśnie on. Możemy zaimpregnować sobie podłoże. W dowolnych konfiguracjach tak naprawdę. Możemy to zrobić wybiórczo, możemy to zrobić po całości. Możemy dać tego primera w takim ekonomicznym trybie, możemy go nałożyć więcej. Dzięki niemu tak na dobrą sprawę możemy wydrukować wszystko i w każdym surowcu. Dalej jesteśmy przy Indigo, tylko w tej chwili jesteśmy jakby na zapleczu maszyny. Myślę, że to jest też dobra perspektywa do tego, że można sobie wyobrazić, jaka ta maszyna jest tak naprawdę duża. Co my tutaj mamy? Tu jest jedna wielka plątanina kabli, przewodów, wentylatorów, rur, nawiewów, dmuchaw, silników, główny silnik, silniki odbidów. Tak naprawdę wszystko to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, nie jest w tym pierwszym rzędzie, natomiast jest też mega istotne i składa się na całe Indigo. Po tych wszystkich skomplikowanych procesach, jakie arkusze musiały przejść między cylindrami, wpadają na most, na ten ostatni most tak naprawdę, za którym już jest stacker, czyli nasz odbiornik. Tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Albo drukujemy na górę, jeśli chcemy mieć każdy arkusz pod kontrolą, ewentualnie na dół, czyli na paletę, którą po wydrukowaniu nakładu możemy sobie spokojnie wyjechać. Nie powiedzieliśmy o jednej dosyć istotnej rzeczy, o prędkości. Tutaj widzimy, jak te arkusze błyskawicznie przesuwają się dalej. 1750 arkuszy na godzinę. W druku dwustronnym, czyli w trybie, z którego my najczęściej korzystamy, to naprawdę jest dobry wynik. Jeszcze większe wrażenie robi simplex, czyli druk jednostronny. 3450 arkuszy na godzinę. Bo mówimy o takim wymiarze czasowym. To naprawdę jest godne podziwu. Efekt końcowy. Jaki jest ten efekt końcowy? Jest świetny. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o tą teczkę, która, mimo że jest dosyć skomplikowana, kolorystycznie wygląda znakomicie. Chodzi o wszystkie wydruki, które wychodzą z tej maszyny. Co się składa na te świetne wyniki?
Na pewno jakość. Zresztą to jest coś, do czego przyzwyczailiśmy się już od dawna. Do czego Indigo nas przyzwyczaiło. Ta jakość offsetowa to jest naprawdę dobre określenie. Powtarzalność. Powtarzalność kolorystyczna przede wszystkim. To jest duże zaskoczenie na plus. Stabilność kolorystyczna tej maszyny, poziom najwyższy. Powiedziałbym jeszcze, że ekologia i ekonomia. Połączyłbym te dwa określenia, bo na rozruch maszyny potrzebujemy znikomą ilość arkuszy, nie marnujemy papieru, ograniczamy się do 2-3 prófów, którymi możemy skontrolować, ewentualnie ustawić coś i to jest wszystko. Czy coś jeszcze? A czy może być coś jeszcze? Jest jakość, jest stabilność, czyli jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wydruki były na znakomitym, najlepszym poziomie. Dotarliśmy do końca podróży po HP Indigo 12 000. Ja wiem, że mógłbyś spokojnie jeszcze ze 2 godziny opowiadać o tej maszynie. Być może tak, jest taka. Dzięki, że po prostu pokazałeś nam swoje miejsce codziennej pracy. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie maszyn HP, ponieważ często spotyka się wobec nich takie określenia jak offset cyfrowy. Jak ty się do tego ustosunkowujesz? Tak, faktycznie jest takie określenie. A chyba chcesz mnie sprowokować do tej dyskusji, która trwa od jakiegoś czasu. No właśnie. Nie od wczoraj zresztą, tak, nie od wczoraj tak. Na pewno. Czy cyfra, czy druk offsetowy, tak? Oczywiście, że cyfra. Natomiast poważnie to... No B1 tutaj nie włożymy na pewno. Formatu takiego dużego nie wciśniemy. Sporo plusów jednak jest po stronie druku cyfrowego. Personalizacja. Możemy druki personalizować dowolnie. Druki od jednej sztuki. Zrymowałem. Druki od jednej sztuki. Też, prawda? Bez CTP, bez świecenia płyt, bez oczekiwania, bez marnowania papieru. Możemy sobie wydrukować jedną teczkę, na przykład. Więc jakby tutaj, no, każda technologia ma swoje plusy, ma swoje minusy. Tak, no, ale w zasadzie można powiedzieć, że ta maszyna jest pewnego rodzaju miksem tego, co najlepsze w cyfrze i w secie. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Ale przyszłością jest cyfra. Tutaj jako, prawda, inaczej, nie, ale posłuchaj, bo kiedyś staliśmy przy serii drugiej i przy serii trzeciej, dzisiaj jesteśmy przy serii czwartej. Pojawiły się jakieś informacje, jak będzie wyglądała seria piąta. Kiedyś kolejne generacje Indigo, maszyn cyfrowych, to wszystko idzie do przodu i tak naprawdę za 5, nawet nie za 10, a kto wie, czy nie za 5 lat. Nie wiemy, jak będzie wyglądała drukarnia nasza czy inne, w jakie maszyny będzie zaopatrzona. Być może będą tylko cyfrowe w parkach maszynowych. A jeszcze na koniec, już tak rzeczywiście podsumowując, wielkie pomysły wprowadźmy w życie. To było hasło, które towarzyszyło premierze, prezentacji. Tylko nie 12 tysięcy Indigo, a 10 tysięcy. Praktycznie takie same maszyny. I ta maszyna rzeczywiście nam to umożliwia. Wielkie pomysły, wielkie projekty, bo co nas ogranicza? Mamy jakieś ograniczenia? No wyobraźnia, pomysłowość. No wszystko jest. Wszystko inne jest. Marzacie, coś tu jest. No nic, Tomek, dziękuję, że poświęciłeś nam czas. Pierwsze. Kochani, jeżeli macie ochotę oglądać tego rodzaju materiały na naszym kanale, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Realizujcie zamówienia. Też. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Cześć. Każdy jeden arkusz. Idealny. Co drukarz, to drukarz jednak.